Witam i zapraszam do oglądania kolejnego mojego filmu, tym razem ze statystyki matematycznej, dokładnie z rozkładu zmiennej skokowej typu Poissona. Chciałam Wam pokazać na przykładzie tego konkretnego zadanka, jak można obliczyć prawdopodobieństwo punktowe, jak i prawdopodobieństwo przedziałowe na dwóch przykładach. Na oddzielnym filmie omówiłam element pierwszy, czyli jak się liczy wartość oczekiwaną i średnie i odchylenie standardowe. Także na tym filmie skupiamy się na elementach typowo liczenia prawdopodobieństwa punktowego, a potem przedziałowego. Jeżeli wiemy, że rozkład Poissona jest to rozkład, który symbolicznie piszemy, że zależy od PO i parametrem jest lambda, która jest równa n razy p, mówimy, że jest to szczególny przypadek rozkładu dwumianowego, gdzie ten iloczyn jest stałą liczbą lambda, czyli n razy p. Jeżeli mówi potocznie się, że jest to rozkład rzadkich zdarzeń, bo najczęściej są to zdarzenia o niskim prawdopodobieństwie, a to dotyczy jakiejś awarii poważnej maszyny, czy liczby na przykład wypadków samochodowych, czy jeszcze lepiej samolotniczych. Przepraszam. Jeżeli powiemy, że nasza zmienna losowa ma rozkład Poissona, to możemy liczyć prawdopodobieństwo w tym wystąpienia dowolnego zdarzenia, powtórzenia wielokrotności danego zdarzenia według określonego wzoru, który tutaj podajemy. Mówi o tym, że prawdopodobieństwo, że pewna zmienna losowa, na przykład liczba błędnie zaksięgowanych faktur, będzie równała się 1, 2, 3 w górę, równa się lambda, które możemy policzyć do tej potęgi k, które jest tutaj wcześniej podane. Podzielone jest to przez k silnie razy e, gdzie e to jest, wiadomo, tutaj liczba Eulera, która ma stałą wartość i ona jest podniesiona do minus lambda. Zakłada się często, że rozkład skokowy możemy przybliżać do rozkładu Poissona, gdy liczba sukcesów maksymalna może, czyli liczba tych prób może przekraczać już 20, a prawdopodobieństwo pojedynczego sukcesu jest niższe niż 20%. Wtedy zamiast rozkładu dwumianowego możemy bazować na rozkładzie Poissona. Jeżeli w tym wzorze przyjmiemy sobie, że szanse na pojedynczy sukces są bardzo niskie i wynoszą 0,2. Wynika to, wiadomo, z treści zadania, które tutaj mamy wyżej. Jest też bardzo duża liczba powtórzeń tego losowania, czyli szans na osiągnięcie sukcesu, i k jest to dowolna liczba od 0, bo może być 0 sukcesów, 1, 2, aż do 1500 w naszym konkretnym przypadku. Jeżeli chcemy się dowiedzieć, jak liczyć wartość oczekiwaną, tutaj mamy policzone te wartości, chcecie obejrzeć dokładnie omówienie tego tematu, zapraszam do sąsiadującego najpewniej na YouTubie mojego filmu, który to omawia. Jeżeli mamy liczyć prawdopodobieństwo, że przy 1500 próbach będą znalezione dokładnie dwa niepoprawne zaksięgowania, musimy skorzystać z naszego wzoru na prawdopodobieństwo punktowe w rozkładzie Poissona, gdzie k to jest właśnie nasze 2, że będą x, czyli liczba naszych błędnych zaksięgowań, będzie wynosiła dokładnie 2. We wzorze potrzebne jest określenie, ile wynosi lambda. Lambda, zgodnie z naszym wzorem, wynosi n razy p. N razy p było liczone tutaj jako wartość oczekiwana, a więc w naszym podstawieniu będziemy mieć 3 do potęgi drugiej podzielone przez 2 silnie, bo k w tym wzorze i tu jest równe 2 i mnożymy razy e do minus trzeciej. Gdy to policzymy, będziemy mieć już szansę na to, że wśród dwóch, przy 1500 próbach dwie zakończą się sukcesem,
przy bardzo niskim prawdopodobieństwie otrzymania sukcesu jednorazowego. A więc to jest nasze prawdopodobieństwo. Zinterpretujemy je następująco. Prawdopodobieństwo, że przy kontroli będą znalezione dwa niepoprawnie zaksięgowane pozycje, te prawdopodobieństwo wynosi 22,404%. Jeżeli mamy określić prawdopodobieństwo, że przy kontroli zostaną znalezione nie więcej niż dwie niepoprawnie zaksięgowane pozycje, musimy obliczyć prawdopodobieństwo, że nie będzie w ogóle takich błędów i liczymy je zgodnie ze wzorem, który mamy tutaj wyżej, czyli ciągle jest 3 do potęgi k, które tu jest równe 0, przez silnie zera, która wiadomo jest 1, razy stałe e do minus trzeciej, bo do minus 3, bo tyle wynosiła stałe, wynosi lambda. Więc mamy już prawdopodobieństwo, że w ogóle nie będzie żadnego błędu. Mamy prawdopodobieństwo policzone, że będzie dokładnie jeden błąd i z tego, co już wiemy, prawdopodobieństwo tego, że będzie nie więcej niż dwa błędy, to jest, że nie będzie w ogóle błędu, że będzie jeden błąd dokładnie i będą dwa błędy. A więc jeżeli policzymy wcześniej, że nie będzie błędu, potem, że będzie jeden błąd plus to, że będą dokładnie dwa błędy, to co otrzymamy jest to prawdopodobieństwo, że nie znajdziemy więcej niż dwa błędy, czyli błędów, że tak powiem prościej, będzie maksymalnie dwie sztuki. I teraz to, co my tutaj policzyliśmy, to było prawdopodobieństwo, że x nie przekroczy pewnej wartości. A co jeśli mamy znaleźć więcej niż trzy, co najmniej trzy niepoprawnie zaksięgowane pozycje? W tej sytuacji, jeżeli ma być co najmniej trzy niepoprawnie zaksięgowane, przynajmniej można odwrócić to i policzyć, że będzie 1 minus to, że będzie mniej niż 3. Pamiętajmy o tym, że jeżeli tu jest większe bądź równe, to tutaj robimy, że mniejsze. Gdyby byłby tu znak, że ma być tylko większe, to byśmy zrobili, że jest mniejsze lub równe. Pamiętajmy o tym. A jeżeli sobie rozpiszemy prawdopodobieństwo tego, że x jest mniejsze od 3, wiemy, że temu odpowiadają prawdopodobieństwa, że jest dokładnie 0, 1 lub 2 takie błędnie zaksięgowane zdarzenia. A więc jeżeli przyjmiemy, że suma takich trzech prawdopodobieństw jest mniejsza lub równa 2, czyli temu, co wcześniej policzyliśmy, oznacza to, że od jedynki odejmujemy ten wynik, który był policzony i wychodzi wynik, który wymaga ostatecznie interpretacji. Prawdopodobieństwo, że przy kontroli zostaną znalezione co najmniej trzy niepoprawnie zaksięgowane pozycje, wynosi i możemy to zinterpretować w procent, czyli 57,7%. Jeżeli potrzebujecie rozwiązania swoich zadań, możecie pisać do mnie na zadania@projekty.wp.pl. Możecie też wejść na stronę internetową, żeby się dowiedzieć, czy mogę Wam z jakiegoś konkretnego zakresu pomóc. zadania@projekty.pl to moja strona internetowa. Co ze strony YouTube'a? No wiadomo, wszystkie materiały są tutaj dla Was, są za darmo. Wszystko jest posegregowane w playlisty dla Was. Jeżeli potrzebujecie znaleźć jakiś materiał, przejrzyjcie konkretną playlistę, a może Wam się uda zrozumieć pewne określone dla Was zagadnienie. Każdy film zapraszam do jego subskrypcji, komentowania, zadawania pytań i lajkowania. Wszystko jest dla Was. Pamiętajcie, że należy rozwiązywać jak najwięcej samodzielnie zadań. Wtedy nie będzie problemów z zaliczeniem egzaminu czy kolokwium. Obejrzenie takiego jednego filmu nie sprowadza się do pewności, że zaliczycie czy egzamin, czy kolokwium. Pozdrawiam.